WatchNewch566, Minecraft, games, and more. Witajcie, oto znowu ja, Mr. Ciocio. Jeśli nie oglądaliście dotychczasowych odcinków z tej serii, bo zapewne jesteście w cholerę leniwi, to przypomnę wam najważniejsze kwestie. Wojtuch po pierwszych czterech odcinkach postanowił wyruszyć na nową przygodę, zrobić coś ciekawego na kanał. Spotkał na niej Wertora, który uciekał przed grupą creeperów. Bestie jednak nie uśmierciły go, a towarzysze zbudowali proste schronienie na noc. Następnie po specjalnym świątecznym z 2015 Wojtuch musiał przenieść swój dotychczasowy dom do lasu, gdyż w górach występowało liczne trzęsienia ziemi. Gdy przybył do starej lepianki, okazało się, że Wertor został uwięziony przez opętanego skubanego, ale dziwnym trafem Wojtuch dostał eliksir, dzięki któremu mógł ogarnąć opętanego przyjaciela. Pół roku później ziemia została zniszczona przez siłę magii świątyni, w której Wertor był więźniem skubanego. Towarzysze postanowili wybudować dwie kapsuły ratunkowe. Wojtuch jedną dla siebie, a Wertor i skubany mieli wylądować przy pomocy tajemniczego miasta magów. Wojtuch, docierając na planetę zwaną Tektum, napotkał poza potworami łowcę. Zostawił na niego pułapkę, lecz po krótkich wyjaśnieniach ze strony Wojtucha przygarnie go pod swój. Kolejnego dnia sojusznicy napotykają wiedźmę i jej eksperymentalnego tygrysa. Kobieta twierdzi, że wie, gdzie jest miasto magów i może ich tam zaprowadzić, ale Wojtuch pomaga jej wysłać Andrzeja, jego przyjaciela, który pojawił się jako pierwszy w tej serii. W dzisiejszym odcinku nareszcie bohaterowie poznają prawdę o mieście magów, kim tak naprawdę jest Wertor i czym może władać Wojtuch. Po rocznej przerwie od ostatniego odcinka zapraszam was do oglądania Minecraft z Wojtuchem, odcinka 10. Mam nadzieję, że już zbliżamy się do celu. Niebawem nastanie świt. Chwila, a gdzie ten tygrysek? Ten kozłow prawdopodobnie podobnie popędził do tej swojej wiedźmy. Nawet nie chcę wiedzieć, co oni sobie razem robią. Mój tygrysie! W każdym razie czas nas goni. Wydaje mi się, że niebawem powinniśmy użyć miasto magów. Ja już nie mogę. Jestem zmęczony. Daleko jeszcze? Jeszcze chwilę powstękaj. Niebawem dotrzemy do owego magicznego miasta. Jeszcze chwilę? Jeszcze chwilę? Ech! I tak nigdy nie lubiłem łazić po górach, ale myślałem, że Wertor bliżej wyląduje, na przykład koło mnie, czy coś. Tak, to miasto wygląda tak magicznie, jak latryna mojego wuja Wąsookiego. Wiesz, nigdy nie widziałem tego miasta na oczy, więc może oni po prostu tak budują. Cóż, jeśli tak robił, to chyba nigdy nie widzieli porządnej hacjenty. Co chcesz przez to powiedzieć? Że nie umieją dobrze budować. A zresztą rusz 4 litery i sam zobacz. O. No właśnie. Myślałem, że to będzie trochę bardziej trwałe. No, w każdym razie nie widać jakichś oznak życia. Wracamy? Nie, mam taką niewielką nadzieję, że chociaż spotkamy mojego przyjaciela i wyjaśni nam ten bajzel. O! Jakieś tabliczki. Więc ktoś musiał tu być, żeby je postawić. To raczej logiczne, ekspercie.
Witaj, Wojtuchu, tu Vertor, a raczej Lord Przems. Vertor nigdy nie istniał, to była tylko przykrywka, by zwrócić na ciebie uwagę, zabić Skubadego i ostatecznie zniszczyć ziemię. Aha. Bo te pierdoły nie są mi potrzebne. Czy ten debil właśnie powiedział, że planeta jest pierdołą? Okej. A ta planeta pozwoli mi na zrealizowanie mojego planu. Ład nad wszechświatem. Fajne hobby. Zapewniłem, byś na niej zginął. A zajmie się tobą demon. Jaki kurwa demon? Nie mogę uwierzyć, że z takim pojebem się przyjaźniłem. Wiesz co, z Wojtuku z innego siada. W sumie, ja mogę zostać twoim przyjacielem. Wiesz, na tej planecie mało jest takich istot, które myślą o tobie jako o potencjalnym pożywieniu. Dzięki. A, słyszę ją. Szkoda jedynie, że wasza przyjaźń będzie trwać jakże krótkie 10 sekund. Gdyż mój pan powierzył mi, żeby was ostatecznie zniszczyć. Więc to ty jesteś tym demonem, o którym napisał Vertor? Dokładnie. Ja jest Edyk, pan złotej duszy. Czyli Edyk kradzi duszków. Jak śmiesznie obrażać małych śmiertników. Skąd ci kojarzy ten smut? Ty byłeś tym chłopakiem z tej dziwnej wiedźmy. To była jedna z gorszych, jaką byłem. Lately called to see Dark Teddy Bear here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. Możecie chować się do końca świata jeden dzień dłużej. Ale i tak prędzej czy później znajdę i zabiję. Będę woli mego spana. Dobrze? On nie wygląda na demona. Jak to? O ile jest mi wiadome, demony zazwyczaj trzymają się z dala miast magów. Owe miasta posiadają tajemną ochronę, która nie dopuszcza złych duchów. Co masz na myśli? Wydaje mi się, że mam do czynienia z zagorzałym magiem, który z jakichś przyczyn posiada niewyobrażalną moc. Zazwyczaj taka potęga jest powiązana z jakimś przedmiotem. Oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że rozejrzenie się za takim czymś byłoby sensowną opcją. Jedyną sensowną opcją. Czyli gdybyśmy znaleźli ten artefakt, to moglibyśmy go pokonać? No cóż, innej opcji nie ma. A poza tym... Prawdziwy demon nazwał się bardziej diabelnie, niżeli... Myślę, że coś może znaleźć się w tej wieży, no... Bo często jest coś ważnego na środku, jak ratusze, banki, muzea, takie inne różne rzeczy. Tak, tylko jeszcze trzeba wymyślić, jak ominąć tego strasznego i krwiożerczego Edka. Masz jakiś pomysł? Podawaj wyłaskę, wkrótce strójcie. Świnia, wszystka później od malocha. Będzie akurat na co popołudnia wybieranie. Nie wiedziałem, że taki koleś może łaknąć jedzenia. Mówiłem, że to nie demon, tylko jakiś padales, który chce być potężny. Teraz chodźmy szybko tam, dopóki jeszcze nie zjadł mięsa. Bardziej ta wieża przypomina ruinę. Jakże zresztą wszystko. Ale jest... U góry chyba jakaś
dziura. Może tam coś będzie. Wygląda na to, że była tu jakaś biblioteka. Rudela. Nie narzekaj tyle na budownictwo, tylko poszukajmy tej rzeczy, żeby pokazać temu padalcowi, że jest jakimś niedorozwój. Ktoś nie nazywać mnie padalcem. Cholera! Wrócił! Bierz to i szybko uciekamy z tej wieży. O, a co my tu mamy? Nie wiem, że chcieliście ukraść mój skarb. Ale teraz gorzko podziałkujecie. To się dzieje! Niko, uciekaj! Nie! Witaj, Wojtuch 56. Zaraz. Kim ty jesteś? I skoro tu jestem, to czy... Nie umarłeś, przyjacielu. Ja jest Mister Ciocio, twórca mocy, która stworzyła tę planetę. Skoro jesteś taki potężny, to dlaczego przybyłeś akurat do mnie? Nie miałem materialnej formy od milionów lat, więc nie mogłem wpływać na wydarzenia związane z tym miejscem. A szukałem odpowiedniej istoty, która byłaby w stanie opiekować się mocą, jaką są rozstęgi. Czyli moc, która powstała w każdym wszechświecie do panowania nad równowagą. Sądzisz, że ja powinienem władać tą mocą? Przecież ja jestem tylko zwykłym człowiekiem, który prawdopodobnie teraz jest ostatnim przedstawicielem swojej rasy. Bo straciłem ziemię, straciłem przyjaciół, nawet nie zdołałem obronić Niko przed siłą tego padalca. Dlatego właśnie ty wiesz, jak życie jest ciężkie i znasz swoją wartość. Nie to, co inni ludzie, którzy pragną tylko władzy. Właśnie dlatego powinieneś posiąść tę moc. Chociażby dlatego pomścić skubanego. Pomścić Niko oraz znaleźć Przemsa i skopać ten zdradziecki. Ale co teraz mam zrobić? Powstań i walcz o to, co jest słuszne dla wszechświata. Niechaj więc rozstęgi będą z tobą. Masz jedną szansę, więc wykorzystaj ją. Ten chłopiec stracił przytomność. Ale gdzie? No cóż, prędzej czy później zginie. Lub potwory go pożrą. Cóż, byłem tylko pod wodą, więc... Jaki cudze taksowe istotne jak ty? Wiesz, pewien gość w mojej głowie powiedział, że powierza mi jakąś moc. I chyba zaczęła działać. Cóż, cokolwiek teraz zrobiłeś. I tak, skoro po bandę, skoro
zobaczyć moją potęgę, nawet twoja moc ci w tym nie pomoże. Przykro mi, ale chyba przegrywasz. Nie, jesteś tylko marnym śmiertelnikiem. To prawda. Ale mam coś jeszcze. Mam roztęgi. Czeka ci jeszcze długa droga, zanim opanujesz w pełni tę moc. Musisz bardzo silnie wytrenować się fizycznie, ale wierzę, że uda ci się. Wojtuku 56. Do zobaczenia wkrótce. Niech roztęgi będą z tobą. Cholera. Krwawy. Niko? Ty żyjesz! No oczywiście, że żyję, typu mózgu. Byłem tylko na dole tej dziury. Zresztą... pokonałeś to coś? Nie wiedziałem, że taki hernak jak ty pokona Edka z tym... czymś. Z tego co wiem, to dostałem jakąś dziwną moc od gościa z mojej głowy. Od gościa z tej głowy? Wiesz, że to brzmi absurdalnie. Cóż, pokonałeś go. Więc jednak ci uwierzę, Wojtuchu Roztęgowcu. Słyszałeś, co ja wtedy gadałem? Ciężko by było nie usłyszeć. Przecież był na dole, a wy darliście się na pół głosu. Legaj teraz, tylko wyjdę stąd. Dobrze. No. O, jesteś. Dokładnie. To jaki jest następny cel? Nie wiem. Mamy ten dziwny artefakt. Chyba ty powinieneś go mieć, bo ja go zgubiłem. Tak, mam go. No. Myślę, że powinniśmy go przechować, bo skoro... Vertor, Przemysł, czy jak się tam inaczej ta cholera zwie... Pewnie będzie chciała go zdobyć. No i wtedy nie będzie za fajnie. Wiesz, Edek nieźle nas pocharatał. Nawet z twoją pseudomocą był dużym zagrożeniem. No. A wątpię, że to było najmniejsze zagrożenie. Tym bardziej, że przecież... Przemysł rozwalił ziemię. Zabił Skubanego, więc z tą mocą może zrobić coś jeszcze gorszego. No, oby nie przejął tej władzy nad wszechświatem. Oby. Dobrze, więc gdzie ruszamy? Na razie do siebie. Musimy się bardziej rozbudować i przygotować się na różne sytuacje. Dobrze, więc. Ruszajmy. Jeszcze trochę.
ten demon okazał się być nieprzydatny. Jam jest Lord Przems i nie toleruję porażki. Wybacz mi, ale przysięgam tobie, następnym razem ani Niko, ani Wojtuch nie pokrzyżują naszych planów. Obiecuję ci to.